Na rybnickim rynku będzie więcej zieleni. Na razie rośnie tu 6 drzew, ale wkrótce zostanie dosadzonych kolejnych 11. Nasadzenia zostaną przeprowadzone wzdłuż dłuższych boków rynku w przerwach pomiędzy latarniami, co jak zapowiada Urząd Miasta, nie wpłynie na funkcjonowanie letnich ogródków czy jarmarków świątecznych. Choćby tu, po bokach. Te ogródki niech sobie zostaną, ale tu więcej zieleni. Parasole, piwsko i ochlapusy tu siedzą i menele. Taka prawda. Dobrze, dziękuję bardzo. Mogliby za to jakieś donice z kwiatami postawić właśnie, czy jakieś drzewka i ludzie mogliby siedzieć, a tak nawet nie mają tu gdzie siedzieć. Wybór padł na platany klonolistne ze względu na ich szybki wzrost, co jak tłumaczy Rybnicki Zakład Zieleni Miejskiej, wpłynie korzystnie na zazielenienie rynku. Chcieliśmy posadzić drzewa w taki sposób, żeby one dały nam jak najwięcej cienia. Mają się znaleźć w dwóch rzędach, poza kandelabrami, od strony ulicy Raciborskiej z możliwością wjazdu na rynek, więc tam będzie 5, z drugiej strony będzie 6 drzew, po 2 pomiędzy kandelabrami lamp. Drzewa na rynku to nie koniec. Również na Placu Wolności będzie więcej zieleni. Łącznie nasadzenia mają pochłonąć około 700 tysięcy złotych. To nie jedyne miejsce w Śródmieściu, w centrum miasta, gdzie zielenimy tę przestrzeń. Wcześniej zrobiliśmy już to kosztem miejsc parkingowych przy ulicy Chrobrego, przy ulicy Miejskiej, przy Placu Wolności. Teraz dodatkowo jeszcze będą tam nasadzenia przy Placu Wolności. Tam się rzeczywiście zrobi bardzo zielono. Zrobiliśmy też to na placu Jana Pawła II, gdzie jest dekoracyjna fontanna, ale mamy bardzo dużo betonu i tam dosadziliśmy drzewa. Nasadzenia nowych drzew na rybnickim rynku mają rozpocząć się w październiku.